Polska mówi, Andrzej Dybowski, witam serdecznie. Ze mną gość, pan Michał Dąbrowski, dyrektor zarządzający Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce. Dzień dobry. Mamy teraz wakacje, okres wakacyjny, wyjazdy. Czy nasilają się teraz porzucenia psów, czy przybywa zwierząt, kotów, nie wiem, innych zwierząt do schronisk? Niestety okres wakacyjny co roku kojarzy nam się z tym samym, nam, członkom Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce, jak i innym organizacjom pozarządowym, prozwierzęcym, ze zwiększającą się liczbą porzucanych zwierząt. Rok rocznie notujemy zwiększanie liczby porzucanych zwierząt na poziomie około 30%. Są to statystyki na podstawie naszych schronisk, które bezpośrednio odbierają te zwierzęta z miejsc, w których zostają odnalezione. Mówimy tutaj o zwierzętach odnalezionych. Jednakoż niekiedy mamy do czynienia ze zwierzętami, które już są odnajdywane i nie można im pomóc, bo są porzucane w miejscach odosobnienia, przywiązywane często do drzewa, pozostawiane w lesie. Czy część z tych zwierząt, które dostają się do schroniska, wraca z powrotem do swoich właścicieli? Panie redaktorze, nie ma mowy o oddaniu zwierzęcia do osoby, która je porzuciła. Nie ma. To zwierzę zasługuje wreszcie na kochającą rodzinę, na miły, ciepły dom i na godne życie. Czy to są także koty, powiedzmy, inne zwierzęta, czy przewaga psów? Jak to wygląda? My odnotujemy przewagę porzuceń psów. Specyfika to wynika tego z formy gatunkowej. Tak? Pies nie jest przystosowany do życia wolnego. Jest to zwierzę udomowione, można powiedzieć, w całości uzależnione od człowieka. Z porzuceniem kota tę sytuację o wiele trudniej zaobserwować, bo porzucenie kota to kot jakby jest w stanie sam bytować. Niemniej jednak dochodzi do zwiększenia liczby porzuceń i kotów w środowisku miejskim, co jest też zauważane przez karmicieli zwierząt, że ta populacja kotów, którymi się zajmują, którymi się opiekują, nagle wzrasta bądź dochodzi do jakiejś, można powiedzieć, sytuacji konfliktowych wśród tych kotów, bo jest jakiś nowy, tak? Koty też są terytorialne. Tak jak pan wspomniał, z roku na rok wzrasta ta liczba porzuconych psiaków, kotów, zwierząt. Czy Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w tym zakresie robi jakieś spektakularne akcje, żeby jak najmniej zapobiegać takim sytuacjom? Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami od 2005 roku realizuje cykliczną, coroczną kampanię pod hasłem Nie porzucaj. Ta kampania ma na celu uwrażliwienie na kwestię porzucania zwierząt w okresie wakacyjnym. Pierwsza kampania została zrealizowana pod patronatem świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Kampania z cyklu Nie porzucaj. W tym roku również zorganizowaliśmy kampanię Nie porzucaj. Jest oficjalny spot tej kampanii, jak również przesłanie tej kampanii, które mówi, że to, co robimy zwierzęciu teraz, wróci do nas, tak? Czyli z prostego takiego założenia, które ma wątek w historii człowieka, to, co robimy, wraca do nas. I to, co robimy zwierzęciu, też wróci do nas. Tym bardziej, jak robimy to jako osoba dorosła na oczach własnych dzieci. Czy ta akcja, taka największa kampania jest w tej chwili już wdrożona, czy to za chwilkę? Tak, kampania Nie porzucaj została uruchomiona w okresie wakacyjnym, jak co roku. Jest, można powiedzieć, implikowana na różnych przestrzeniach przekazu. Ciągle szukamy każdej formy przekazu, od portalu gminnego, poprzez duże media, żeby docierać do jak największej liczby odbiorców. Kwestia, to nie jest nawet kwestia uświadomienia, tylko to jest kwestia uwrażliwienia, że tak jest. Bo zapewne już wszyscy przez ten okres prowadzenia tej kampanii wiedzą, że to jest problem, o którym szeroko mówią media, relacjonują, pokazują przykłady. Na co dzień mamy do czynienia z licznymi przypadkami wskazującymi na porzucanie, na bestialskie traktowanie zwierząt. Chociażby w minionym miesiącu psa, który był przywiązany przez 26-letniego właściciela do drzewa i nie dość, że był przywiązany, też miał łapki tylnie skrępowane tasią, tak? I okazało się, co jest bardzo smutne, że ten pies to był psem, który został wzięty przez tą rodzinę ze schroniska i który później trafił do tego lasu. To jest straszne. Panie Michale, czy według pana, co możemy zrobić, żeby w naszej mentalności zmienić to okrutne postępowanie? Czy kary są za niskie? Znaczy, tutaj należy działać dwutorowo.
Moim zdaniem bardzo kwestią ważną w tym wszystkim jest kwestia uświadamiania ludzi młodych i dzieci. Największych wartości naszego społeczeństwa, kwestia odpowiedniej edukacji, uwrażliwienia dzieci, młodzieży powoduje to, że w życiu dorosłym te osoby nie dopuszczają się tego rodzaju czynów w tak znacznym stopniu, jak to można domniemywać w przypadku, kiedy te osoby nie będą uświadamiane, uwrażliwiane, nie będzie ukształtowana właściwa empatia w stosunku do zwierząt. I uważam, że głównym celem to jest edukacja. Niemniej też bardzo ważne są sankcje karne i orzeczenia sądów, które powinny być realne, adekwatne do czynów, nie powinny być, można powiedzieć, pobłażliwe. Pobłażliwość w tego rodzaju działaniu jest źle odbierana społecznie. Panie Michale, gdybyśmy tak mogli zaapelować, o co możemy prosić społeczeństwo, zanim podejmie tą decyzję o posiadaniu członka rodziny, przyjaciela? Przede wszystkim musimy wiedzieć, chcąc adoptować, najlepiej adoptować zwierzaka ze schroniska, który czeka, który najbardziej będzie kochał, który będzie wdzięczny nam do końca życia za to, że zabraliśmy go do swojego domu, do swojego serca, do swojego życia, żebyśmy się zastanowili, jakie zwierzę będzie pasowało do naszego trybu życia. Na co dzień mamy do czynienia z sytuacjami, kiedy młode małżeństwa, chcąc pomóc zrobić coś pożytecznego, adoptują zwierzę, ale okazuje się, że ci ludzie pracują cały dzień w pracy i pies zostaje sam w domu, zaczyna płakać, piszczeć. W dzisiejszym świecie praca to jest, można powiedzieć, działaniem, które absorbuje większość dnia. Pies potrzebuje miłości, opieki i nie może być zamknięty w czterech ścianach w małym pomieszczeniu bądź na balkonie, bo też takie sytuacje bywają. To jest zwierzę, które odczuwa tak samo jak my. Z różnych badań wynika, że psychika psa ukształtowana jest na poziomie około 5-letniego dziecka. Więc zastanówmy się, spójrzmy przez ten pryzmat. To da nam może inny ogląd. Zastanawiajmy się, jakie zwierzę pasuje do naszego trybu życia. Tak? Jeśli pracujemy na co dzień, pracujemy wiele godzin, kupmy sobie rybki. Też to jest zwierzę. Tak? Pies jednak wymaga aktywności, trzeba z nim chodzić na spacery, musi się wybiegać. Wtedy on jest szczęśliwy. Nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć Państwu, aby nie tylko w tym okresie wakacyjnym, żebyście mieli jak najmniej zgłoszeń. Z całego serca tego życzymy. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Moim i Państwa gościem był dyrektor zarządzający pan Michał Dąbrowski. Dziękuję.